Hej, cześć, witajcie, z tej strony wasze ulubione masło i dzisiaj taki bardzo spontaniczny odcinek, że tak powiem. Mianowicie jest misja. Misja nazywa się Schodzić bydlaka śmierdziela. Jakiś czas temu nagrywałem film o mojej karcie graficznej R9290, która jest istnym piekarnikiem. Polecam zobaczyć, jak ktoś nie widział. I koniec końców wspominałem o tym, że bardzo mnie to denerwuje, no i pomyślałem, że trzeba coś z tym zrobić. Dlatego dzisiaj właśnie zamontujemy sobie takie wentylatory Silentium PC, jakieś korony Sigmy RGB. Nowe są jakieś podobno. Nie wiem, w każdym razie miesiąc czekałem na te wentylatory w XCOMie, bo zamówiłem starszą wersję, ostatnio chyba była jakaś premiera i no koniec końców są. I czemu akurat te wentylatory? No z prostej przyczyny, bo jestem Januszem i były najtańsze i mają RGB. Dlatego właśnie dzisiaj zamontujemy te wentylatory. Pokażę wam, jak mam je obecnie załadowane. Spróbujemy te zamontować. No i zobaczymy, czy to coś da. Okej, w środku tu mamy... są różne takie pinowe, instrukcyjne rzeczy. Kto czyta instrukcje? Nikt, żaden nie czyta. Są one w ten sposób pakowane. Całkiem spoko cena. Nawet jeżeli nie będą jakieś spektakularnie wydajne. Tu mamy śrubełki. I tak wygląda wentylator. Tu jest ten pasek RGB. Sytuacja obecnie wygląda w ten sposób, że mam wentylator w tym miejscu i w tym miejscu. I to jest już troszeczkę zmodyfikowana wersja, bo w pierwszej kolejności miałem tutaj na dole wentylator i tutaj. Więc był, powiedzmy, jakiś tam przepływ powietrza, no ale generalnie był taki se, no bo to nie chodziło o grafiki. I koniec końców, kiedy dałem tutaj ten wentylator i zacząłem jeszcze górą wyciągać to powietrze, no to się zaczęło robić spoko. No ale to i tak jest za mało, żeby schłodzić tego bydlaka. Dlatego plan jest taki, że te RGB przykręcimy sobie tutaj u góry, a tutaj zrobimy taki przepływ powietrza tymi non-RGB. Trochę cable managementu. Jeszcze jeden wentylator i będzie git. No, jak widzicie, tutaj coś działa, ale mam trochę problemy z Mystic Lightem od MSI. Oczywiście cable management jeszcze do zrobienia, no ale generalnie działa sterowanie kolorami. Jak widzicie, tutaj można bez animacji, można sobie zmieniać pięknie, elegancko RGB. No, także fajnie, tylko trzeba jeszcze ogarnąć Mystic Lighta. Po zamontowaniu wentylatorów przyszedł czas na undervolting. Undervolting jest to proces odwrotny do overclockingu, który zmierza do tego, żeby karta działała na jak najniższym napięciu, no i tym samym brała jak najmniej mocy i jak najmniej się grzała. Ok, witam was na moim pulpicie. Odpaliłem już tutaj MSI Afterburnera. No i co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć, że jest zwiększone tutaj napięcie na rdzeniu. No i tutaj mamy też podwyższone po prostu taktowanie rdzenia i pamięci. Wynika to z tego, że ta karta jest właśnie fabrycznie podkręcona i prawdopodobnie stąd biorą się moje problemy, że tak powiem, związane z ciepłem. Bo gdy zerkniemy sobie na neta, no to referencyjny R9290 powinien mieć taktowanie rdzenia na 947 i 1250. No, niewątpliwie mamy tutaj zdecydowanie więcej ustawione. No i myślę, że z takimi ustawieniami, no to bliżej jesteśmy tego Radeona R9290X, który ma wprawdzie nieco więcej procesorów strumieniowych i jednostek teksturujących, no ale jednakże myślę, że to taktowanie no, na pewno jest wyższe niż w referencyjnej wersji. I co chciałem zrobić? No i co zrobimy? Zrobimy sobie tutaj 1000. Zrobimy sobie tutaj 1250, a nawet możemy go skręcić na tego referenta, niech mu będzie. I zmniejszymy o tyle. No i zobaczmy, jak będą wyglądać temperatury. No słuchajcie, długo to nie trwało i grafika się wywaliła. PC chodzi, obrazu nic. No niestety. Okej, tak więc zostawiłem Overwatcha gdzieś na 10 minut takiego idlowania. No jak widzicie, mamy 81 stopni, czyli trochę więcej niż bym chciał. No jak widzicie, karta już jest na czerwono, to znaczy, że temperatury są już dość wysokie.
A to wszystko przy zablokowanych klatkach na 70. No i jak widzicie, tutaj czasami migają takie dziwne artefakty przez ten undervolting. Spróbujemy odblokować klatki i zobaczymy, co to będzie. 89 stopni. I słuchajcie, to nie jest tak, że ta sama karta się grzeje, bo tutaj czuć gorąc. I to też nie jest, że tutaj jest za mało miejsca, to jest cała masa miejsca. Chwila z otwartą obudową i mamy już 85 stopni, no i to zasadniczo powolutku trochę spada. No więc mimo, że tutaj jest dalej gorąco, no bez obudowy jest zdecydowanie, znaczy bez tutaj tego bocznego panelu jest zdecydowanie lepiej, no ale come on. Moi drodzy, ja się poddaję. Autentycznie, nie mam już zielonego pojęcia, co mógłbym zrobić lepiej. Dołożyłem 3 wentylatory, zrobiłem undervolting. I to dalej jest po prostu kosmiczna ilość ciepła. I okej, zgodzę się, że 89 stopni to zdecydowanie lepiej niż 94 i throttling, ale słuchajcie, i tak, mnie satysfakcjonowałby wynik gdzieś, nie wiem, 79 stopni co najmniej, tak, żeby ta karta po prostu nie była tak głośna. I odpowiadając też na wasze komentarze w stylu, że to może miejsce jest złe, że to może po prostu ten komputer tam się kisi, moi drodzy, nie, bo kiedy wysuwałem ten komputer tutaj bardziej na środek pokoju, no absolutnie nic to nie zmieniało. Tak samo zresztą było w przypadku komentarzy, które mówiły, że może założyłem źle chłodzenie albo źle nałożyłem pastę termoprzewodzącą. Moi drodzy, w takim wypadku po prostu rdzeń sam osiągałby jakieś kosmiczne temperatury, a sama karta i powietrze wokół niej byłoby po prostu chłodne. Jedyna opcja, która została mi do rozważenia, to chyba po prostu pozbycie się tej karty i wymienienie ją na coś, co się grzeje mniej. No bo... no nie wiem już sam. A tymczasem to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że czegoś się z tego materiału nauczyliście. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS.